Nie prawie wszyscy z Komisji Krajowej zostali w hotelu wyłapani. Natomiast cała nasza delegacja miała pociąg do Katowic, który odjeżdżał parę minut przed zakończeniem Komisji Krajowej, więc wyszliśmy wcześniej. Już były sprawy porządkowe tam robione tylko na Komisji Krajowej, także już nie było tam nic istotnego, więc wcześniej wyszliśmy. Weszliśmy do pociągu, mieliśmy jeszcze wagon dedykowany dla nas. Jechaliśmy i jeszcze ja pamiętam z Rospuchowskim rozmawialiśmy, czy będzie ten stan wyjątkowy, czy nie. Dlaczego mógłby być, a dlaczego nie. I dopiero na dworcu okazało się, że to były już czysto teoretyczne rozważania, bo ten stan był już wprowadzony. Wyszliśmy na peron i podszedł człowiek do mnie i mówi, że coś się dzieje, że zaresztowali człowieka w Częstochowie i coś się dzieje. Więc ja zawołałem szybko ludzi, mówię, słuchajcie, jest jakieś ostrzeżenie, bo coś się dzieje. Nie powiedział, że jest stan wojenny, że pełna konfrontacja jest, tylko że coś niebezpiecznego się dzieje. Nie wiem, dlaczego tak powiedział, czy nie wiedział. W każdym razie nic więcej nie powiedział, więc to zwołałem ludzi, mówię, uważajcie, bo coś może się dziać, no ale staliśmy na peronie i zeszliśmy w dół do tunelu. I w tunelu, jak byliśmy, to do Andrzeja Rospuchowskiego podeszło dwóch w cywilu ubranych i mówią, Andrzej Rospuchowski? On mówi, tak. I pan pozwoli z nami. Więc ja wyszedłem, ruszyłem z konfrontacją, mówię, i powiedziałem, co tu się dzieje? Oczywiście zdecydowanym głosem, co tu się dzieje? Ja jestem tu przewodniczącym Regionu Solidarności, proszę mi się natychmiast wytłumaczyć. A on mówi, a oni tak uprzejmie, pan również pozwoli ze mną, z nami. I wtedy złapali mnie za ręce, wykręcili. Tam jeszcze Lech Jeziorny, który bardzo blisko ze mną współpracował, krzyknął, aresztują przewodniczącego Solidarności, więc mu gazem łzawiącym w usta prysnęli. No i wyłapali nas. I chyba Nawara właśnie, jeden z komisji, znaczy z Komisji Krajowej, z naszego regionu, mówił, że nie ruszał się, znaczy nie uciekał, tylko stanął gdzieś po nieruchomo i jego nie wyłapali. Także złapali prawie wszystkich. Z tego, co mi wiadomo, jednego nie złapali jego. No ale to wzięli. Ja jeszcze miałem plan przy sobie, ten spisany w kieszeni, w marynarce. I właśnie jak szedłem i tam esbek powiedział, tylko nie próbujcie uciekać, bo zastrzelimy, czy tam zastrzelimy was, że będziemy strzelać. I mówię, już strzelaliście w grudniu 70, teraz znowu chcecie do ludzi strzelać, coś to zamknął się. I doprowadzili nas na komendę, tam wsadzili w jednym miejscu i przez długi czas nic się nie działo, więc ja powiedziałem, że potrzebuję iść do ubikacji. Puścili mnie bez żadnej rewizji, więc podarłem ten plan i spuściłem w kanalizację, także nie znaleźli tego planu.